zaczął się nowy rok i być może twoim noworocznym postanowieniem jest wyjazd do pracy za granicę i na przykład wybrałeś sobie Niderlandy. Więc ten film jest pierwszym, który zaczyna szereg filmów, w którym prześwietla ci dokładnie, jak wyglądają warunki pracy za granicą, od warunków zatrudnienia po warunki mieszkalne. Jeśli to cię interesuje, zapraszam do odcinka. Panie i panowie, dzień dobry. Miło was ponownie gościć na moim kanale. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, mam na imię Emil i możecie mnie także znaleźć na Instagramie Emil's Adventures. Z tego miejsca chciałbym wam także podziękować, ponieważ udało mi się osiągnąć 50 subskrypcji. Nie jest może jeszcze jakiś ogromny wynik, ale jak dla mnie tak jest dobrze w 3 tygodnie, ponieważ daliście mi trochę natchnienia, abym dalej tworzył i każdemu dziękuję za wsparcie, za jakieś wiadomości prywatne. Miałem pewnie masę pytań zanim zacząłem i się zastanawiałem w ogóle, czy ma to sens, więc jednak ta 50 wskazuje na to, że to się rozwija i idzie w dobrym kierunku. I cóż, niestety nagrody nie ma dla każdego, ponieważ odcinek, który przygotowałem dzisiaj, jest skierowany ściśle do jednej grupy, ale mam dla was nagrody pocieszenia. Zacznę także mini serię poradników, gdzie będę omawiać jakiś mały, krótki temat, a w pierwszym temacie będzie gry dla seniora na smartfona. I dla mnie będzie o tyle zabawa, że sam sobie te gry zainstaluję od zera i w ogóle je przetestuję, czy one mają sens. I dzięki temu albo was zachęcę, albo zniechęcę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Temat emigracji zarobkowej w Holandii jest tematem grubszym, więc zostanie podzielony na kilka odcinków. Między innymi będą plusy i minusy, czyli teraz dwa odcinki, które zaczynam. Dzisiejszy będzie omawiany minusy, mieszkanie za granicą i pracy. A za dwa tygodnie postaram się nagrać odcinek w 100% pozytywny, dlaczego na przykład warto wyjechać za granicę, ale na przykład nie tylko będzie aspekt finansowy, bo aspekt finansowy to jest raczej boczny tor, bo w tym odcinku mówię akurat, że to może być raczej minus niż plus, ale co by dłużej nie zanudzać, zapraszam do odcinka, abyś zobaczył, czy w ogóle praca za granicą będzie dla ciebie. No dobra, ale zanim w ogóle przejdziemy do tych agencji, czyli tych wszystkich Outsend Bureau, to musisz wiedzieć jedną rzecz, w ogóle, że dzielą się na dwie grupy, bo jedna jest taka grupa Outsend Bureau, która ma w Polsce swój oddział, i on będzie kierować za granicę i na przykład ci oferuje dom, transport, coś tam jeszcze, a taka inna rzecz to już po prostu są te firmy, czyli te pośrednicy mieszkający już i mający filię tylko w Holandii, po prostu dał ci pracę i tyle, masz już tam mieszkać, masz mieć swój prywatny dom. Ale na przykład z takich Outsend Bureau, które na przykład ma tu swoją filię polską, no to mogę ci polecić i wszystko podlinkuję poniżej. Znaczy polecić, to też jest tak, że ci mogę polecić sprawdzone biura, a nie znaczy, że ci polecę jakieś sprawdzone pracy i roboty i cokolwiek przez co przyszedłem, bo na to nie licz, bo tego się nie da. Bo na przykład jedna firma, której mogłeś się robić rok temu przez ludzi, bo najczęściej to ludzie psują firmę, bo na przykład ci usłyszałeś, że dostanie 10% podwyżki za normę, 50%, a tu ludzie będą biegać i gdzieś, na przykład jak kiedyś miałeś normę 80, to za głupie 20 czy 30 euro więcej na miesiąc ludzie potrafili robić 1,5 razy tyle normy, więc oni potem doszli do wniosku, że skoro się dało wtedy robić gratis, to ta podwyższona norma była w końcu obowiązkiem i potem ktoś ci poleci jakąś firmę, że tam było fajnie, a ty idziesz i mówisz, fajnie, jak tam jest norma 120 na godzinę, a my ledwo 9 tych wyrabiamy. Chyba nie jest nic nowego, że musisz być przygotowany nagle na pracę, więc dzwonił ci na przykład w czwartek, że pakuj się, bo jest bus w sobotę i trzeba podpisać kontrakt. I skierują cię gdzie jest i tam nie masz za bardzo do gadania, czy chcesz jakiś pokój, jedynkę, czy chcesz coś tam, po prostu jedziesz, zrzucają cię i od poniedziałku zaczynasz robotę. A potem dostajesz telefon, że a jednak jeszcze roboty nie ma, może w środę, może coś tam. Numer jeden, czyli na sam początek opowiem o warunkach mieszkaniowych, a często można powiedzieć opowiem o braku warunków. Problem jest od strony agencji i od ludzi z agencji. To może najpierw skupię się na tym czysto agencyjnym problemie. I to na przykład wygląda w taki sposób, że oni będą upychać ludzi na ilość, a nie na jakość. Czyli tak, nie licz na to, że to będą jakieś selekcje robione, czy będą jakieś weryfikacje. To na przykład tak, jak ktoś ma zaświadczenie o niekaralności z Holandii, to mógł odsiedzieć wyrok za morderstwo w Polsce, mógł, może mieć nawet bogatą kryminalną przeszłość, ich to nie obchodzi. Rozumiem, że w Holandii nie był karany i wtedy masz lokatora. O tym, że na przykład będą ci ginąć rzeczy z szafki, że ktoś ci będzie podjadać jedzenie, że w lodówce ci będą wszystko wyjadać, no to jest wiadomo wina ludzi, ale w tym odcinku skupię się bardziej na agencjach, a nie na samych ludziach. Więc z agencjami mniej więcej jest taki problem, że oni wynajmują najgorsze rudery, to będą jakieś domki kempingowe, to będą jakieś przyczepy, to będą stawiane kontenery. Na przykład masz mały plac, na którym jest ustawionych 4 albo 5 kontenerów i tu mieszkasz sobie, czyli wiadomo kontener, w kontenerze 2 albo 3, 4 łóżka. I do tego stoi gdzieś tam na placu osobny kontener, w którym będzie prysznic, będzie łazienka, no bo to inaczej już się nie da nazwać. Są takie przypadki nawet, to jest głośna akcja, rok? Nie, ze 2 lata temu. Jak poszukasz, to znajdziesz sobie nawet o Polakach śpiących na magazynie, na paletach, bo to tam oczywiście poszło, że niby nie ogarnęli im domu, czy coś tam, czy to źle wyszło. I tam masa osób wtedy spała na paletach przez kilka dni,
Po prostu na paletach sobie poukładali materacy, poduszki. To był ich taki magazynowy dom, że tu sobie pracowali, schodzili z magazynu i spali na paletach obok. Bo tu wszystko też chodzi na przykład o limit osób. Bo na przykład jest taka sytuacja, że było coś takiego, że mieszkała sobie para i ta para chciała mieć wspólny pokój. A nie mieli tego wspólnego pokoju, bo akurat chłopak dostał dwójkę z kimś innym, a dziewczyna miała jedynkę i się chcieli przenieść, więc sobie przenieśli duże łóżko podwójne do tej jedynki i z tej jedynki zrobili sobie dwójkę, czyli dwuosobowy pokój dla pary. Oczywiście jak koordynator zobaczył, powiedział: o, fajnie, skoro w dwójce się zwolniło miejsce, to dorzucimy kolejne łóżko i kolejną osobę. I wtedy mieszka z 10-osobowego zrobi się 11-osobowy dom. Więc tu się musisz liczyć, że oni będą wpychać na siłę. Piętrowe łóżka, ciasne pokoje, 2 na 2 metry, to już w ogóle jest, to już jest standard. Grunt, abyś zapłacił za to 70 euro, jeszcze jak dobrze ci się uda, czasami 100, bo zależy jak się podnoszą. No choćby, że na przykład część agencji teraz tak robi, że niby nie ma pracy, to nie płacisz za domek, ale wiadomo. Wraz te pieniądze będziesz wydawać, co z tego, że nie na domek, jak i tak na jedzenie. Czasami trafisz jakiś ładny dom w normalnej dzielnicy, a często po prostu to będzie taki jakiś kemping z daleka od miasta, w ogóle część zapomniana przez Boga, że nawet autobusy nie będą kursować do sklepu, będziesz mieć 2 albo 3 kilometry z buta, gdzie o ile jeszcze na przykład w lecie jakoś możesz przeżyć, to koczowanie w zimie to po prostu jest nawet już nie skoczowanie, to są warunki ekstremalne. Albo trafisz na jakiś normalny, klasyczny domek agencyjny, który jest wiadomo. Jeszcze w ogóle to jest łamanie prawa, bo teraz jest dużo gmin, które się kłóci o to, że nie wolno zatrudniać ludzi i zamieszczać ich na takich domkach i na ośrodkach. Bo to są głównie wiadomo ośrodki wypoczynkowe, z tym, że agencje zwiększyły interes, że można taki domek wynająć i po prostu upychać ludzi bez meldunku. Więc przechodzę do punktu drugiego, tym razem powiem o prywatności. I tak, nie licz na żadną prywatność. Jeśli chodzi ze strony agencji, to tak, pokoje nie są zamykane na klucz. W ogóle to jest tak, że dzisiaj masz ten pokój, a za chwilę powiedzmy kogoś muszą ulokować na twoim domku, no to ty musisz zmienić pokój. Albo mieszkasz w 4 czy w 5 osób, albo mieszkasz w 2 osoby, albo mieszkasz w pokoju bez drzwi, albo po prostu mieszkasz na jakimś na szybko zrobionym na poddaszu, po prostu wstawią ci łóżko albo dwa i powiedzą: no to jest pokój, tu sobie śpi. Ale na przykład takiej prywatności nie będziesz mieć, że sobie możesz zamknąć pokój, że jakieś tam szafki prywatne czy coś, no to z tym to jest taka loteria, że czasami ci się trafi, że gdzieś tam ci się jakaś szafka trafi jedna na 10 osób, a czasami ci się uda, no faktycznie, że będziesz mieć pokój jednoosobowy, w domu czteroosobowym też się takie rzeczy dzieją i wtedy po prostu aż czujesz się jak w domu, a innym razem jesteś w 15 osób w jakimś tam małym baraku, dostajesz taką szafeczkę mało 50 na 50 i popakuj sobie wszystkie rzeczy, a resztę trzymaj pod łóżkiem. Do tego w ogóle agencja też nie będzie ukrywać, że oni mają wszystko prawo z tym zrobić, że na przykład wchodzą, jak cię nie ma w pracy, do twojego pokoju, wietrzą sobie okna, jak na taki pomysł wpadną, w ogóle wchodzą, otwierają ci dom, otwierają ci drzwi jakieś balkonowe. No z jednej strony jako właściciel agencji, to bym zrozumiał, że mają prawa, ale mi się wydaje, że to powinno też być tak, że mają prawo zrobić to przy tobie, jak jesteś z boku, a nie. Ty jesteś w pracy, wpadają ogrodnicy cięli trawę, ogrodnicy przycięli sobie krzaczki, pozostawiali wszystko otwarte, no i na przykład wracasz z pracy, mówisz sobie: ty, kto nie zamknął domu? A nawet na przykład pójdziesz do lodówki, miałeś piwo ci znika, miałeś zioła jakieś tam, niektórzy mieli, zioło też znika. Później na przykład kolega dzwonił do agencji, mówił, że miał sobie zioło, przecież może mieć. A oni mówią: nie wolno panu mieć, zioło zostało zarekwirowane. On mówi: no ale przez kogo? Przez ogrodnika zostało zarekwirowane? To już jest nagminne po prostu, co tam się dzieje z kradzieżami w tych domkach, to nie możesz sobie wyobrazić w ogóle. Jak upchasz sobie 15 różnych osób, z których każdy przyjechał na przykład jeden na tydzień, jeden na miesiąc, jeden po prostu przyjechał sobie, bo nie ma co z życiem zrobić. I między nimi gdzieś siedzi ktoś, kto w miarę sobie coś odłożył, zarobił i sobie kupił kilka rzeczy, no to już wiesz, jaki może być happy end. Znaczy happy end dla złodzieja, no bo na pewno nie dla tego, co zainwestował. Przechodzimy do punktu trzeciego i punkt trzeci to jest ogrzewanie. I to też wygląda tak, jeśli już na przykład masz sobie ten kemping, no to wiadomo, z ogrzewaniem to będzie ciężko, ale jeśli masz nawet taki zwykły dom i chcesz sobie go ogrzać, to wiadomo, jak masz te termostaty, to jest wszystko jeszcze pozamykane na plomby, na jakieś tam siateczki, żebyś łap nie wsadzał, no ale uda ci się jakoś otworzyć i zmienisz temperaturę, albo na przykład otworzysz drzwi na korytarz, czy otworzysz drzwi na tarę, raz idzie zimno i zimno ochładza termostat, temperatura spada i oni przychodzą i mówią: o, ktoś tu grzebał, a zagrzebanie co jest? Zagrzebanie są dwie rzeczy. Kary to jest nagminne straszenie karami, że jeszcze raz sadzisz łapy do termostatu, to 30 euro, jeśli coś tam, to coś tam, a jak zwykle to jest tak, jeszcze raz sadzisz łapy, to Polska. To Holendrzy kochają. A tego to zrobiłeś? Polska. No różne techniki stosowali ludzie, że na przykład kładziesz sobie zmrożony ręcznik na termostat, na tą obudowę i ona go chłodzi. Butelkę z lodem też robili, kładli na termostat, no to już później przychodzi taki Holender, patrzy, no. Tu buteleczka, przyłapał raz drugi, zamiast te kwadratowe osłonki, to już dawali z takim daszkiem, żeby wiadomo, jak
położysz butelkę, to już żeby się sturlała i spadła. No i większość agencji po prostu ma gdzieś jakieś tam prywatne grzejniki, jak powstawiasz, to ci będą wyrzucać za to, to są kary jakieś tam, bo wiadomo, czerpiesz im prąd i coś tam jeszcze. No to jest jedna niepisana zasada. Im bliżej zimy, tym gorzej z ogrzewaniem i tu serio, agencja nie ma nic do rzeczy. To może być ręcztatkowe, bo to może być jakiś AB Job Service, to może być ADECO, cokolwiek, gdzie ma swoje prywatne domki, to zasady są odgórne. I skoro było o kradzieżach, to teraz będzie numer 4 i z kradzieżami tak. W ogóle domki agencyjne są celem, ponieważ każdy ma to gdzieś. Policja ma to gdzieś, spisze raport, pojedzie, to nie ma tam jakiejś opcji, że oni coś znajdą, jak ci ukradli. W ogóle agencje też się nie będą tutaj przejmować. Nawet nie wiem, po co zgłaszasz na policję. To jest to w ogóle takie pretensje od agencji. Po co ty zgłaszasz na policję, skoro cię okradli na ich domu? Ale co oni mają do tego? Po co ich w to mieszasz w ogóle? Nie będę już pozdrawiać palcem, ale to załatwiłem coś takiego. No, okradli nas na domku kiedyś. To jeszcze mi się dostało z agencji, że po co w ogóle kurwa komuś dzień marnuje, bo wezwałem policję i teraz taki mości pan musiał przyjechać przecież i czekać jeszcze na policję, na raport, wpuścić policję, drzwi otworzyć, przypilnować. To się myśli z tym liczyć, że z kradzieżą to będą cyrki. Kradzieże z domu, kradzieże właśnie nie masz prywatnych pokoi zamykanych, no to ci będą się włamywać. A tu już nawet lokatorzy, a to ktoś, ale to też są takie typowe grupy. No to czy Holendrzy, czy jakieś Marokańcy, czy Polacy. Polacy najczęściej chyba kochają kraść od innych Polaków, no bo znają przepisy prawne, że ty jesteś tymczasowym emigrantem, który przyjechał i to sobie mieszka na tym domku bez meldunku, w ogóle człowiek duch jesteś. Oni tak samo są człowiek duch. Siatka informacyjna działa tak dobrze, że wiadomo, kto na które zmiany chodzi, które pokoje się zamykają, no to wiadomo, jak ten domek stoi 10 lat, to już większość z okolicy w nim pewnie mieszkała, jak zmieniała pracę 5 razy, no to oni znają te domy lepiej niż własną kieszeń. No to tutaj ręka rękę myje, ten temu powie, ty idziesz do pracy, wracasz i elektronika poszła, ubrania poszły, wszystko, co jakąś wartość miało, idzie. No i zgłoś teraz na przykład na policję, że ukradli ci laptop. Wjeżdżając za granicę nie będziesz mieć przy sobie nawet tego, jaki miałeś numer e-mail komórki. Przecież oni tego w Holandii nie sprzedadzą, to później wraca pewnie na polskie Lombardy i tyle. A holenderska policja nie będzie przecież raportować, że taki a taki telefon o numerze takim i takim, e-mail takim i takim pojechał do Polski. Jeśli gdzieś na przykład w Polsce w Lombardii ktoś by chciał kupić, to proszę poinformować. Nie, no po co? Dlatego te domki wszystkie agencyjne to jest łup numer jeden i to jest jak w Kevinie. Co roku to samo, przyjeżdżają taki domek, zmieniało się ludzie na domku, okradają go, wracają, zmieniało się ludzie, wracają, okradają. To już wybijanie okien, podjeżdżanie szybkie akcje, że wybijają okna, wpadają, kradną co się da, wsiadają w busika, nawet mieli przecież rejestracje nagrane, polskie blachy. Kto ich i po co będzie szukać? No nawet taki prosty złodziej, no to już mówię, na przykład mówiłem o podjadaniu jedzenia, no to też jest chleb powszedni, no ale to też jest irytujące, że kupujesz sobie jedzenie, chowasz do szafek, wstajesz rano, chleba nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma, miałeś sobie zrobić kanapki do pracy, ktoś ci zeżar, albo jeszcze zrobisz sobie kanapki, to ktoś ci wyjął, to jest akurat jeszcze z życia wzięte. Że porobili sobie ludzie kanapki do pracy i zostawili w kantynie, to ktoś po prostu wpadł do kantyny i powyżerał sobie z bułeczek samą szynkę i ser. Bułeczki zostawił. I tam w ogóle ludzie idą do bułeczek, patrzą fajnie. Kurwa, zjedzone wszystko. I miałeś zgłosić na agencję, agencja powie, proszę sobie pilnować. A co my mamy do tego? A co ja będę ci chleba pilnować? A to w szafce? To kto ci bierze? Nie zapajesz za rękę? To jak ci udowodnię, że chlebek miałeś? A w ogóle jak zapajesz za rękę, w ogóle kto wie, że ty chlebek kupiłeś, czy nie wymyślasz? No ale jak już to wszystko przeszedłeś, to teraz kolejna rzecz, to będzie numer 5. A w numerze 5 to jest też wisienka na torcie, takiej stabilności nie będziesz mieć. Mieszkasz sobie na tym domku agencyjnym i to jest tak. Dzisiaj dzwoni telefon, odbierasz. No tutaj dzwoni do ciebie z takiej a takiej agencji, proszę się pakować, bo po pracy zmieniacie dom. No bo przyprowadzamy was, bo tutaj z pracy musicie dojeżdżać i oni zawsze będą koordynować, żeby im bliżej pracy, to wiadomo, żeby was przenosić i żebyś na przykład samochodem nie jeździł, tylko rowerem do pracy. I wiadomo, jak przyjeżdża jakaś nowa fala na jakąś szklarnię, magazyn, cokolwiek, to oni wtedy będą przenosić z kąta w kąt. Po prostu wracasz, rzucasz wszystko, pakujesz się i przenoszą cały dom. Albo przenoszą ciebie, albo przenoszą tego, tamtego, czyli tak, dzisiaj sobie mieszkasz na jakimś domku w 5 osób i mogą was rozwalić. 5 różnych domów, bo akurat ten pokój trzeba będzie zwolnić. Dużo osób się zawsze łudziło, że a może się uda, bo na przykład już masz tu zgraną paczkę i mieszkasz w 3-4 osoby i powiedzmy dom był 5-osobowy, to też każdy liczy, że a może się uda, że ta piątka będzie wolna. No nie, no oni to muszą zapewnić. Jak ci się uda tydzień czy drugi, to ci się nie uda w trzecim i w końcu prędzej czy później kogoś ci dadzą na ten domek. A ile to jest ktoś taki normalny, no to jest fajnie, gorzej jak przyjedzie ktoś odrywany od świata, od rzeczywistości i po prostu wala się na ten domek i sobie mieszka z wami. Ale przerobiłem z grubsza temat domków, no to teraz przejdę do numeru 6 i to będzie agencja pracy i umowy. Umowy z pracy podzielimy na dwie części. Wiadomo, że jak masz firmę, no to oni mają te fast kontrakty swoje, czyli te wszystkich, którzy pracują na stałe. No i będą mieć tych tymczasowych, czyli tych początkujących. No i taka tymczasówka to jest powiedzmy 1,5 roku, choćby, że wejdziesz na jakąś tam fazę B, no to też będzie trochę trwało. No ale to jest wszystko tymczasowe. Dzisiaj robisz, kończy ci się tydzień, dziękujemy panu, nara, nie ma pracy, to jedź sobie. Umowy jakieś tam nie masz, wszystko jest tymczasówka. Trafiasz tutaj, porobisz
dni i za dwa dni jedziesz dzisiaj na rzeźni, jutro na kurczaki, potem gdzieś tam. I tu się dużo osób łapie, bo serio, to są szkoleni kłamcy i manipulatorzy, którzy ci powiedzą, nie no, my ci gwarantujemy 40 godzin. To gwarantujemy 40 godzin, jeśli będzie praca. A poza sezonem nie ma pracy, to się trzeba z tym liczyć, więc oni ci już nic nie gwarantują. Oni ci w ogóle nic nie gwarantują nigdzie. Co z tego, że na przykład on ci powie grzecznie, ładnie się uśmiechnie, że tak, będzie praca, będziesz robić, jak to później się okazuje tak, że przerobiłeś się na przykład 20 godzin, nie ma pracy i siedź sobie. I na przykład później już cię nie chcą zwolnić, bo też to masz tak, że za pół roku ciągłej pracy należy ci się zasiłek, na przykład 3 miesiące i oni to wiedzą, więc żeby ci nie dawać tego zasiłku, to po prostu będą ci odcinali planning, żebyś mniej robił i w końcu doszedł do wniosku, że sam rzucasz, jak sam rzucisz, zasiłku nie masz. A już kłamstwa takie, o Jezu, kłamstwo o umowie, że tak, za miesiąc dostaniesz fasta, za pół roku dostaniesz fasta, grunt abyś robił, no bo też są wiadomo pracy, że nie ma komu robić i ktoś się trafi i robisz, a to nadgodziny, a to coś tam i tak będziesz cały czas przyciągać, ci obiecał umowę i na przykład jak jesteś jeszcze nowy w jakiejś firmie, no to uwierzysz w jakieś tam kłamstwo ładne, ale jak siedzisz na przykład 5 lat i przez 5 lat nikt nie dostał fasta i oni komuś na przykład nowemu mówią tak, za pół roku dostaniesz umowę, no fast kontrakt wpadnie, no po prostu z boku to aż ręce opadają, że ludzie są czasami aż tak głupi i naiwni, gdzie mówisz im prosto z mostu, że nikt nie dostał, a oni, ja będę pierwszy, który dostanie. Albo na przykład jeszcze jak później, no to jest taka fajna anegdotka u nas, że był chłopak, którego mieli zwalniać, a któremu obiecywali tego fasta, to jeszcze oni po prostu nawet nie mają jaj, więc dzień, w którym jest jego ostatni dzień pracy, to oni sobie brali wolny, na przykład ci wszyscy, tym liderzy i ta cała grupa. Później ten chłopak przychodzi do pracy i nawet nie ma pożegnania. Przerobiłeś ostatni dzień i nawet nikt ci nie uściśnie ręki i nie powie dziękuję za współpracę. Po prostu, no, robiłeś, skończyła się umowa, tyle, co ty oczekujesz od życia. Możesz zawsze wrócić za jakieś pół roku, możesz wrócić sobie za rok, możesz wrócić za 2 lata, przecież nikt ci nie wygoni. Pytanie, żebyś chciał. A jeszcze numer 7, akurat to będzie mała rotacja, bo pominąłem jedną rzecz przy mieszkaniach, a meldunek. Nie jesteś zameldowany najczęściej, więc jesteś człowiekiem duchem, który nie ma meldunku, a czasami się dzieją takie akcje, że po złości wpada gmina pewnego dnia i melduje wszystkich jak jeden pies na domku. I wtedy jesteś zameldowany chciał, nie chciał, przyjechałeś jakimś samochodem czy coś, no to już jesteś w papierach. Wiadomo, że później podatki od samochodu trzeba płacić po 3 miesiącach. To też musisz z tym zorientować, bo o, tutaj ile ludzi, tyle mitów. A każdy miał takie mity, że przyjedziesz sobie przez granicę, pyk, myk, wracasz. A oni patrzyły inaczej, że byłeś sobie na przykład z tym samochodem i on został zarejestrowany pierwszy raz pół roku temu. Jak cię potem złapił, to ci mówił, o, pan się porusza pół roku samochodem, a tu 3 miesiące jest. I jeszcze pan nie płacisz podatków, to trzeba będzie podatki wstecz zapłacić. I później jest problem, że komuś spada 6000 euro kary na głowę. Tym bardziej na przykład zasiłek, nie zasiłek, jak chcesz później brać zasiłek, to też musisz się zameldować, żeby brać zasiłek. I na przykład jest taka opcja, to już rozwinę w plusach, należy zasiłek sobie możesz przenieść do Polski, a do tego też będziesz potrzebować meldunek. Jeśli ten temat wydaje ci się ciekawy i doszedłeś już tak daleko, to z tego miejsca możesz się mi odwdzięczyć, zostawiając lajka pod tym filmem, aby zwiększał swój zasięg i zostawić subskrypcję, aby mógł rozwijać mój kanał. Dobra, i wracamy teraz do punktu 8. Wracam z powrotem do pracy. I tutaj powiem o niepewnych godzinach. No to tak jak mówiłem, to jest po prostu... Trzeba by to rozróżnić, że biuro polskie nie ma nic wspólnego z agencją i biurem zagranicznym. To wiadomo, że to jest agencja kierująca, a nie agencja, która ci daje pracę. To jest coś, czego dużo osób nie rozumie, bo potem ma mało na przykład do tego warszawskiego, gdańskiego, wrocławskiego, lubelskiego, czy któregokolwiek biura mają pretensje, że albo godzin nie mam, albo coś, no ale to po prostu jest jakaś pani Lodzia, pani Jadzia, która sobie siedzi tutaj w naszym biurze i ona nawet nie wie za bardzo, co się tam dzieje, ona tylko ma podpisać umowę, ma dostać gratis za to, no taka praca i ma skierować, byś poleciał do Holandii i tam już po prostu trafiasz pod biuro z tego samego szyldu, tylko oni nawet się nie znają, nie wiedzą, co tam się dzieje, nawet nie wiedzą, kim jesteś. Często nawet było tak, że ktoś miał przyjechać do pracy, oni się budzą, pytał, czy jest nowy, nie ma nowego. Ci go skierowali, a on nigdy nie dotarł. Więc to, co ci będą obiecywać tutaj, jakieś pewne godziny pracy i takie inne, to są potencjalnie hipotetyczne rzeczy, które mogło się zdarzyć. Bo jeśli będzie praca, to będziesz mieć pracę. Ale na przykład nikt ci nie mówi o tym, że jeśli nie będzie sezonu na coś, a sezon może tak naprawdę dotyczyć wszystkiego, bo będzie dotyczyć wysyłkowych, sklepów internetowych. Są takie proste miesiące, w których przychodzi lato i ludzie nie zamawiają na internecie. To jest taki przestój w pracy, czy jakieś szklarnie też są tymczasowe. Czy jakaś zieleń miejska, no opcji masz naprawdę tysiące, ale niektóre mają swoje lepsze i gorsze czasy i musisz się z tym liczyć, że wtedy fast kontrakty, czyli te stałe, będą mieć pierwszeństwo w godzinach, bo oni muszą, no podpisujesz wtedy mieszkać umowę na fast kontrakt na 40 godzin tygodniowo i chciał, nie chciał, ty sobie to musisz wyrobić, ale to też jest tak, że jeśli nie masz roboty, to ty masz gwarantowane, możesz sobie po prostu przez 5 godzin myć jedną szafkę i ich to nie obchodzi, masz te 40 godzin wyrobić, siedzisz, nic nie robisz,
Znaczy, no wiadomo, no nie możesz nic nie robić, ale na przykład możesz sobie zamiatać podłogę z nudów. I grunt, żebyś wyrobił 40 godzin tygodniowo, jak nie ma pracy. A ci wszyscy na tymczasowych umowach po prostu pakują się i po 3 godzinach, no bo najczęściej jest prawo, że po 3 godzinach dopiero można wrócić do domu. Później się okazuje, że jest czwartek, środa albo coś i oni dzwonią do ciebie, bo to już spakowany do pracy. Proszę dzisiaj nie przychodzić, bo nie mamy dla pana pracy. I na przykład przerobiłeś sobie tydzień i ci wychodzi, że tam zrobiłeś 100 euro. Są przykłady z życia wzięte, to nie są jakieś tam wymysły, że nie masz pracy, wracasz do domu, fajnie, ładnie, z początku się cieszysz, bo dzień wolny, ale jak później przychodzi tydzień, tygodniówkę bierzesz, no i masz co tydzień na przykład 100, 120, 140 euro. Tak jak policzysz sobie teraz na nasze polskie złotówki, no to w niektórych miesiącach się zarabiało mniej jak w Polsce. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze się dużo zarabia. To jest najgorsze, że oni ci będą mieli, że tam się coś gwarantuje, a problem w tym, że nikt ci nic nie gwarantuje. Więc ty przychodzisz jako potencjalny kapitał ludzki, który ma poświęcić swoich 3 godziny, 4 godziny tygodniowo. Jeśli nie masz pracy, no trudno, to jest twój wybór, możesz zawsze zmienić, tam są drzwi, przecież nikt ci nie trzyma na siłę. Tylko wiadomo, że martwy sezon dotyczy się kraju i branży. To tak jakoś dziwnie jest powiązane, że jak nie ma pracy w jakimś sektorze, to nie ma pracy we wszystkich sektorach w tym samym momencie. Nie ma tak, że jeden ma nadprodukcję, a najczęściej inny ma jakieś mniejsze, tylko to tak wygląda, że jak staje coś tam, to jest taki miesiąc przystoju, że wszystko po kolei leży. I z kim byś nie gadał, to zawsze było, no u nas też teraz nie ma roboty. Może się ruszy, może się w styczniu ruszy, może się ruszy po świętach i tak każdy też czekał na swój martwy sezon, aż minie, żeby albo zmienić pracę, albo mieć po prostu godziny. No i na przykład w punkcie 9 połączymy sobie jedną rzecz. I tak, mieszkałeś na tym domku bez ogrzewania i zachorowałeś. I zgłosiłeś sobie, że jesteś chory i nie przyszedłeś do pracy, no masz prawo. Popracowałeś 3-4 dni, za tydzień czy za 2 tygodnie znowu zgłosiłeś, że jesteś chory. To jest taka fajna zasada. Chory, no to my już cię nie potrzebujemy, bo za często chorujesz. Ale to, że na przykład przez tydzień czasu pod rząd ledwo żywy pracowałeś, to już nikogo nie będzie obchodzić. Oni po prostu będą pamiętać jedną rzecz. O, że pan nie przyszedł do pracy jeden dzień, więc proszę pakować się, my już pana nie potrzebujemy. I nie będą wnikali też, dlaczego jesteś chory. Nikt nie wnika, czy na przykład dlatego, że zachorowałeś z powodu warunków mieszkaniowych na agencji fatalnych. Albo na przykład, że busiarz, który miał po ciebie przyjechać, nie przyjechał i się spóźniłeś, to też ich tak średnio będzie obchodzić. Ostatecznie to jest twoja wymówka. Pomimo tego, że ci zagwarantowali transport, który się spóźnił, bo sobie na przykład kierowca zaspał i kierowca po ciebie nie przyjechał, ale tak będzie tak 2-3 razy z rzędu, to nie będzie, że kierowca jest zły. Po prostu ty jesteś zły. Jesteś złym pracownikiem, bo sobie transportu nie ogarnąłeś, który oni ci przecież gwarantują. Nie daj Boże, dwie rzeczy w pracy. Ciąża. O, ciężarnych nikt nie lubi. Ciężarna to jest, no, twój wybór. Chciałaś być w ciąży, no to przecież nikt nie trzyma, ale na tymczasowej umowie nikt ci nie będzie płacić przecież opiekuńczego i wychowawczego, więc lepiej cię zwolnić, zanim się w ogóle wyda, że jesteś w ciąży. Tylko wiadomo, że też na przykład nie wpiszą, że to było z powodu ciąży. To po prostu była redukcja etatów, albo coś takiego, albo normy miałeś za słabą, czy cokolwiek. Znajdą setki pretekst, żeby cię zwolnić. Ty jesteś pracownikiem tymczasowym, który ma być w pełni dyspozycyjny, a będąc w ciąży się nie jest dyspozycyjnym. A nie daj Boże, jakoś będzie jakiś wypadek w pracy, czy na przykład, który ty spowodujesz, albo rozwalisz sobie rękę, rozetniesz rękę, cokolwiek, już przestajesz być dyspozycyjny, to oni będą robić tak, że cię nie mogą zwolnić w tym czasie. Więc sobie posiedzisz w domu, odpoczniesz, ale zwolnią cię. Tylko w pierwszym dniu albo w drugim, jak wrócisz do pracy jako w pełni zdrowy i zobaczył, że nie jesteś w pełni zdrowy, to oni pomyślą sobie, dobra, on nas kosztował tyle i cię już nie chcemy. A to na przykład będzie też zależało od zakładu, do którego trafisz, bo jak na przykład jest taki mały zakład, w którym jest 10, 15 czy 20 osób i każdy każdego zna i wiadomo, że cię znał z imienia, no to też idzie inaczej, bo ci na przykład pójdą na rękę czy coś. A jeśli mówimy o takim kołchozie, gdzie będzie na przykład 500 osób, to w pierwszej kolejności chory, zwolniony, to jest prosta zasada. No i na sam koniec numer 10, a to będzie o ogólnym warunku takim, podejście agencji do ludzi. To już wiadomo, kapitał ludzki, tania siła robocza i tak dalej, ale to jest jeszcze... To nie jest jeszcze wszystko, bo są gorsze rzeczy. Że na przykład jak przyjedziesz do Holandii własnym samochodem, masz zakaz tego, bo nie daj Boże zaraz zaczniesz jeździć, szukać, się okaże, że lepszą pracę sobie znajdziesz. To już nawet są tak absurdalne sytuacje, że masz zakaz kontaktu z sąsiadami. Jeśli agencja A ma domek, dobra domek, kurwa, no już bądźmy szczerzy, to takie ścierwo z kempingu, w którym nawet okien nie ma, drzwi się nie domykają i obok stoi takie drugie ciulstwo. Oni zabraniają ci kontaktu pomiędzy sobą, bo ty nie daj Boże zaraz pójdziesz i dowiesz się, że tam są inne warunki, że inaczej płacą, że coś tam, że może więcej przerw masz i to jeszcze jest do tego stopnia, że ma takiego psa, no bo to jest taki Cerber, nie, taki zły pies, który pilnował Hadesu, zwanych często koordynatorami i taki koordynator jeszcze mieszka na tym domku i on wie i monitoruje dokładnie, kto z kim rozmawia, kiedy rozmawia, gdzie rozmawia i albo się musisz z tego tłumaczyć, że rozmawiałeś kurwa z sąsiadem, którego nie znasz i nie wiedziałeś, co on chce, bo na przykład się zapytał, gdzie jest sklep, ale on po prostu ci będzie wiedzieć, że szedłeś i rozmawiałeś z nim 15 minut i zaraz będzie pytanie, po co rozmawiałeś? W pierwszej kolejności jest nauczka. Kochana nauczka, kara finansowa. No, kara finansowa wiadomo, 20 euro, 25 euro. Oni sobie tak to zrobią, że teraz każdy się oburzy, to ja nie będę płacić. Oburz się. Oczywiście oburz. Nie musisz płacić, oni cię odciągną z wypłaty. Już twój przelew pójdzie o 25 euro niższy.
No to nie jest tak pięknie, ładnie, że sobie jedziesz i życie na kredycie i wszystko fajnie, tylko to ty przyjechałeś do nich tyrać i marnować swój czas za jakieś tam czasami marne 100 euro. To nie jest tak, że oni pozwolili ci przyjechać i budować swoją karierę i się dorabiać i domy stawiać w Polsce, bo nie na tym polega ten biznes. Ty jesteś pracownikiem tymczasowym, jak sama nazwa mówi, więc przyjechałeś po prostu napracować na ich konto, zrobić im pracę i zniknąć, gdy już się staniesz zbędny. I to było zgrubsza na tyle. Dziękuję bardzo, że trwaliście ze mną do końca. I być może niektórym rozświetliłem, jak to wszystko wygląda. I teraz będzie im łatwiej podjąć decyzję, czy zostać, czy wyjechać w ogóle. Bo wiem, że teraz sytuacja polityczna w Polsce jest jaka jest. I gdzie bym nie czytał, to każdy, o, trzeba się pakować i wiadomo, co robić z kraju. Tym, że możesz czasami trafić z deszczu pod rynnę. Ale w tym odcinku, wiadomo, omówiłem warunki techniczne, skupiając się na agencjach pracy tymczasowej. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresowało. Jeśli nie, to być może zainteresuje Cię któryś z moich poprzednich odcinków. To było na tyle. Miło było Was gościć i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!